To jest Czas Biznesu, Tomasz Słodki, witam Państwa bardzo serdecznie. Ewelina Klimek po drugiej stronie. Dzień dobry, Ewelino. Witam Cię bardzo serdecznie. Za każdym razem, kiedy rozmawiamy, czy przygotowywaliśmy się do książki, czy do tego nagrania, wspominałaś mi matematyka, matematyka. Czym jest dla Ciebie matematyka? Myślę, że moja odpowiedź Cię zaskoczy, ale matematyka bardzo pomaga mi w codziennym życiu. Ja lubię różne problematyczne tematy, lubię je analizować i lubię szukać rozwiązań. W życiu jest tak jak w matematyce. Bardzo często stajemy przed różnymi wyzwaniami, które trzeba tak chłodno, analitycznie przeanalizować i znaleźć rozwiązania. I matematyka pomaga w tym myśleniu, w tym chłodnym, analitycznym myśleniu i skupieniu się na rozwiązaniu, a nie na problemie. Ja wiem, że skoro jest problem, to jest też rozwiązanie. Pracowałaś w salonie gier i jakbyś mogła pokrótce opowiedzieć tę historię, bo ona jest niesamowita. Które to były lata? Pamiętasz? Ojejku, wiesz co, ja miałam 19 lat, gdy przeprowadziłam się do Warszawy. I ten mój początek biznesu, można powiedzieć, że jest taką historią wręcz filmową dla nastolatek, ponieważ byłam młodą dziewczyną, która z małej wioski przeprowadziła się do dużego miasta. Ja wówczas nie wiedziałam nic o sobie, nie wiedziałam, co chcę studiować, nie wiedziałam, gdzie chcę pracować, nie wiedziałam, w czym jestem dobra, bo skutecznie ten polski system edukacji sprawił, że skupiałam się tylko na tym, w czym mam braki, co muszę jeszcze poprawić, a nie na swoich mocnych stronach. Więc przeprowadzając się do Warszawy, podjęłam pracę w salonie gier, bo tylko ona pozwalała mi pogodzić dzienne studia z samodzielnym utrzymaniem się. Pracowałam tam 10 dni w miesiącu po 24 godziny. Często po pracy musiałam wziąć prysznic i iść na uczenie, więc był to naprawdę ciężki maraton. Aż pewnego dnia znajomy z gimnazjum napisał do mnie, czy nie przygotowałabym jego dwóch kolegów z Warszawy do matury z matematyki. Ja w sumie w formie żartu odpisałam, że jasne, nie ma problemu, ale musieliby przychodzić do mnie do salonu gier, ponieważ nie mam ani chwili wolnego czasu dla siebie. I o dziwo, oni przystali na tą propozycję, więc pierwsze korepetycje, takie płatne korepetycje, bo ja uczyłam od zawsze, ale to była tylko pomoc koleżeńska, więc pierwsze płatne korepetycje odbywały się przy stole barowym w otoczeniu automatów. I tak zrodził się pomysł, żeby zacząć zarabiać na korepetycjach z matematyki. Droga od korepetycji do własnego biznesu to długa droga, czy można ją tak na pstryknięcie palcem zrobić? Powiem szczerze, że sama droga do otwarcia biznesu była u mnie bardzo, bardzo krótka, bo liczba uczniów szybko się zwiększała, więc ja musiałam otworzyć oficjalną działalność, z tym, że ona przybierała różne formy prawne. Na początku działałam jako startup w inkubatorach przedsiębiorczości Politechniki Warszawskiej. Po około 2 latach otworzyłam jednoosobową działalność gospodarczą, a teraz mam już spółkę z o.o. No i co się stało z tymi korepetycjami, że nagle zaczęłaś rekrutować pracowników? Popełniłam błąd, który popełnia wielu młodych przedsiębiorców na początku swojej drogi. Nie potrafiłam wyznaczyć sobie takich zdrowych granic. Nie potrafiłam rozdzielić pracy, życia prywatnego. Nie dałam sobie czasu na odpoczynek. Nie byłam asertywna, nie potrafiłam odmówić kolejnym osobom, które zgłaszały się do mnie na zajęcia, mimo że tego czasu faktycznie nie miałam. I stało się tak, że pracowałam 7 dni w tygodniu, często po 10-12 godzin. I o dziwo, bardzo długo tak wytrzymałam, bo kilka lat, aż w końcu stwierdziłam, że jestem przemęczona, że wypalam się zawodowo, że to nauczanie nie sprawia mi już takiej radości jak kiedyś, a jestem osobą, która albo coś robi na 100%, albo wcale, więc postanowiłam znaleźć sobie alternatywne zajęcie, takie, które będzie wymagało ode mnie mniej czasu, będzie przynosiło większe korzyści finansowe, ale też będzie w jakiś sposób służyło ludziom. I wówczas odezwał się do mnie przyjaciel z dawnych lat, z którym nie miałam bardzo długo kontaktu. Spotkaliśmy się,
On mi opowiedział, czym się zajmuje obecnie, a była to rekrutacja pracowników z Unii Europejskiej do Holandii. I w sumie namówił mnie, żebym spróbowała swoich sił w tej branży. Pojechałam do Holandii na szkolenie i po 7 dniach wiedziałam już, że otwieram własną agencję. I tak powstało coś z niczego. Jakie plany na przyszłość? Na pewno chciałabym zrealizować projekt matematyczny, który chodzi mi bardzo długo po głowie i dojrzał już na tyle, że mogę w końcu się za niego zabrać. Poza tym, gdy pandemia już troszkę się uspokoi, chciałabym wrócić do swoich działań w ramach wolontariatu i współpracy ze Stowarzyszeniem Misja Gambia, które pomaga w wielu dziedzinach w Gambii, ale kładzie bardzo duży nacisk na edukację. Poza tym zostawiam sobie taką wolną furtkę na nowe doznania, nowe projekty. Znam się już na tyle dobrze, że wiem, że kolejny biznes to może być wszystko. A jeśli mnie pytasz o takie bardzo, bardzo odległe plany, to chciałabym być aniołem biznesu. I pomagać innym w rozwijaniu skrzydeł. Dokładnie tak. Jak stworzyć coś z niczego w takim razie? To, co powiem, może wydać się trywialne, ale wydaje mi się, że ważne jest, żeby naprawdę dobrze poznać siebie, swoje mocne strony i później zadać sobie takie pytanie, jak mogę wykorzystać to w biznesie. Dobrze też, żeby ten pierwszy biznes, czyli te nasze pierwsze kroki stawiane w biznesie, nie były obarczone od razu dużym ryzykiem finansowym. Młody przedsiębiorca zawsze popełnia błędy, jest to nieuniknione, więc rozwijanie biznesu, który jest stresujący, który wiąże się z jakimś dużym obciążeniem finansowym, na pewno nie będzie sprzyjał. Warto zrobić coś takiego, co ja zrobiłam, czyli finansować drugi biznes pierwszym biznesem, który był stosunkowo stabilny, który nie był ryzykowny, więc liczydło, czyli korepetycje z matematyki, przez pierwszy rok finansowały agencję, która jeszcze nie była w stanie zarabiać na siebie. Ja też jestem bardzo dużym zwolennikiem tego, żeby właśnie tworząc jeden biznes sobie robić kolejny. Ja na przykład, o tym piszę zresztą w książce Coś z Niczego, robiłem tak, tworząc na przykład skuteczny program rozwoju, który zajmował się szkoleniami, oczywiście prowadząc tę firmę produkcyjną, która produkowała filmy, ale zrobiłem też portal podróżniczy, który okazał się portalem, który nie zaczął zarabiać pieniędzy niestety, więc jakby próbowałem, finansowałem, realizowałem swoje pasje i z niektórych z tych biznesów rzeczywiście zrobiły się drugie odnogi, które teraz w czasie kryzysu były bardzo przydatne, bo jak jeden nie funkcjonuje, to można się szybko przestawić na drugi i drugi też może zacząć przynosić nam pieniądze. Dokładnie, jestem tego samego zdania. To na zakończenie powiedz jeszcze, jak możesz nam pomóc. O, na wiele różnych sposobów myślę, ale przede wszystkim mogę sprawić, że polubicie matematykę i zaczniecie bardziej świadomie stosować ją w życiu codziennym. Zobaczycie, jak łatwo przychodzi rozwiązywanie problemów, gdy stosujemy takie analityczne, chłodne podejście do problemu. Mogę wam znaleźć fajną nową pracę, pomóc w organizacji wyjazdu i kto wie, może być to początkiem czegoś naprawdę, naprawdę fajnego. Możecie zdobyć pieniądze na wymarzone studia, wymarzoną podróż, może na otwarcie biznesu w Polsce, więc zapraszam. Zachęcamy i odsyłamy do Eweliny Klimek. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję również, byłoby mi bardzo miło. Mnie również, Tomasz Słodki, do zobaczenia.